No siema, siema. Już moment, odpalam czata, czekajcie. No siema. Dobra. Musiałem tutaj odpalić. No dzisiaj będzie teraz z innej perspektywy. O, dzisiaj będzie z takiej. Jak słychać mnie tam wszystko wyraźnie. Dobra, sprawdzimy dwie rzeczy. Znaczy właściwie jedną rzecz, bo zainstalowałem takiego patcha na... Chyba teraz widzę, są jakieś kolejne patche, kolejne fixy, ale zainstalowałem fixa na wyświetlacze. Wyświetlacze w samolotach, które powodowały właśnie to, że strasznie gra muliła na airlinerach. I się okazało, że wyświetlacze, doszedłem sam do tego właściwie, to jakby powodują duży lag na grafice, bo odświeżanie tych wyświetlaczy było zbyt wysokie i kolidowało z całą rozgrywką, co jest tak naprawdę nieistotne. Więc teoretycznie ten patch zmniejszył odświeżanie tych wyświetlaczy typu GPS, MFD i tak dalej. To jest, nie wiem, jakieś tu malowanie śmieszne. Więc zobaczymy, było około tam, nie wiem, 10-20 FPS-ów, a potem wskoczyło mi nawet do 60. Co od niej się tu dzieje? Ciemno wszędzie. Nie, z tego nie wystartuję. Ty mnie nie słyszysz, tak? Tu czekaj chwilę. Zaraz zobaczymy dlaczego. Raz, dwa. Nie no, powinieneś mnie słyszeć, bo widzę, że... Chyba, że za cicho jestem. Możemy zrobić tak, że będę trochę głośniej, o. Czekaj, sprawdzę to u siebie na czacie. Raz, dwa. Teraz to nawet za głośno. O, tak jak teraz musiało być. Sorry za echo, ale ten... Marcus J. Bruce, thanks for follow. Please use chat on Twitch because I can't see any Facebook chats because they spread for all over the groups. And just, you can only chat on the one particular Facebook stream. Okay. Sure. Telefonen.
Szybki podgląd się nie poprzestawiało. Nie, to powinno być git. Muszę trochę... Strona. Okej. Siemasz, Maksymilian, nie spóźniłeś się, bo dopiero co odpalam. Znaczy, mnie bardziej w konia robisz, co? Ty to zawsze potrafisz mi normalnie ciśnienie podnieść. Dobra. Tak. Mamy wszystko na off. Trochę klatkuje, widzę. Nie wiem dlaczego, zaraz sprawdzimy. Może dlatego, że streamuję z tego samego. Albo dlatego, że mi... Ty. To nie. Sorry za ten, ale coś mi tutaj strasznie klatkuje. Nie wiem dlaczego. Często Steamy. Tego nie potrzeba. Wyłączę sobie tego Afterburnera też. MSI'a. No jest jakby trochę lepiej, no. Dobra, ale teraz. Spoko. Nie zabiję cię jeszcze. Nie, no nie musi być, to nie chodzi o to, że perfekt, tylko wiesz co, często mi się zdarzyło tak, że przez półtorej godziny próbowałem zrobić streama i tak ludzie wchodzili, wychodzili, nikt nic się, wiesz, nie odzywał, ktoś tam o coś zapytał, ja mu odpowiedziałem, on wychodził i dopiero tak po półtorej godziny ktoś mi powiedział, że ma mikrofon wyłączony, nie? Więc takie rzeczy też się zdarzają. Jaką traskę planuję? Na razie żadnej, na razie tylko testuję, wiesz, za chwilę może jakąś trasę odpalimy dłuższą, bo widzę, że pomimo tego, że zainstalowałem tego plugina, żeby troszeczkę było lepiej, to z tego powodu, że odpalam streama z tego samego kompa, to jednak trochę mi tych FPS-ów jeszcze zabiera i nie jest 60, będzie pewnie tak z 35. Ale co chciałem powiedzieć, gdzieś tam w przyszłości może uda mi się w końcu połączyć obydwa komputery i zrobić jakiś tam dual PC stream, będzie lepiej. Dobra, to tylko odpalimy sobie światła, bo ja nie lubię jak jest ciemno. Sobie jeszcze kamery przypisać. Wiem. Cleanse.
A, bo ja trasy nie mam żadnej, więc pewnie dlatego nie... Nie będzie mi tutaj się bawiło. Nie chcę mi się wpisywać teraz. Spoko, no ja muszę wyjść, nie? Ale czyste. Jeszcze nie z tego sobie wystartuję, bo tak zrobię tylko taką rundę próbną. Zobaczę, jak to pójdzie z płynnością, no jak będzie strasznie cięło, no to... To nie pobawimy się w te airlinery, pójdziemy sobie na coś mniejszego. To mogłem. Heathrow Ground Qantas 748 requesting the end of pushback. Qantas 748 request to end pushback received. Heathrow Ground Qantas 748 requesting pushback. Qantas 748 pushback request accepted. Jeden gadał, co to znaczy? Ja to jestem ciemny. Right. Heathrow Ground Qantas 748 requesting pushback tug to steer the aircraft to the right. Qantas 748, your request has been transmitted to the operator. Antek Duczyński, dzięki za lajka pod streamem. Zbieram je ten na ciastko, na BP. No, więc przyczepienie tu pada, nie? Od Xboxa. Tak w skrócie. Idea jest taka, że jest w miarę tutaj pod ręką. Są jakieś dodatkowe przyciski. Ale jest taki projekt w głowie mi się pojawił, bo się okazuje, że on wibruje. Jak się używa pada, to on jeszcze wibruje przy kołowaniu, przy jakichś tam przeciążeniach i tak dalej. I ja to zauważyłem, że miałem pada położonego gdzieś obok i... Coś tam chyba odpaliłem sobie, nie wiem, parking brake'a czy coś. No i czuję, że mi coś tam wibruje ładnie, nie? Na tym najoku. Skąd brać, wiesz co? Pod spodem masz... O, dzięki za follow-up. Pod spodem masz mojego Discorda. Wyślij mi zapro do Discorda. Ja ci podeślę zapro do naszego kanału na Discordzie. I tam na bieżąco sobie właśnie wysyłamy wszystkie jakieś tam dodatki, dodatkowe samoloty, bo to jest jakiś F-18 wyszedł, malowania i tak dalej, nie? Więc wbijaj tam do nas, masz jakiekolwiek pytania, coś tam, wszystkie chłopaki chętnie pomagają, więc też nie jest tak, że jesteśmy ekipą, która się za bardzo mądrzy. Dzięki Antek za followa. Się mądrzy i kto to nie jest lepszy, chociaż czasami takie się zdarzają momenty, bo się zrobiło nas dosyć sporo. Ale przeważnie jak ktoś ma coś ciekawego znalazł, to się szybko dzielimy tym. Tak samo jak dzisiaj była szybko akcja z tym patchem na fix, na te wyświetlacze, nie? Dobra, no troszeczkę dziwnie on tutaj, kurde, robi te pushbacki, ale no, da się wybaczyć, bo gra wygląda fenomenalnie, więc nie czepiam się tego wcale. I tak teraz nawet nie robimy planu, tylko wystartuję, wyląduję, a potem spróbujemy może czymś mniejszym polecieć. Okej, to teraz tak. A to jeszcze mogę poprosić teraz o catering. Ja dość, że jestem wypchnięty, to jeszcze mogę poprosić o bagaż i catering, ale okej, my tutaj spróbujemy sobie. A i proszę mnie od razu nie tego. Nie krzyczeć na mnie, bo włączyłem sobie taxiway'e. Ze względu na to, że po prostu nie wiem, jak ci poda trasę, to nie jestem w stanie nawet tego zapamiętać czy zapisać, nie? Co ja chciałem teraz? No, ogólnie ten patch był odnośnie tego, że te wyświetlacze one dawały taki duży bottleneck w postaci coherent GT draw i to są jakby dodatkowe elementy, które się wyświetlają i zabierają potężne zasoby karty graficznej. I co się okazało, że one są w takiej samej
Nie potrzeby. Takim samym odświeżaniu jak gra, czyli jeżeli masz 100 FPS-ów w grę, to on w 100 FPS-ach też próbuje ci naciągnąć, dlatego on jakby, jak to się nazywa, progresywnie zwiększał obciążenie. Im więcej dostawać FPS-ów, tym gorzej to działało, nie? Więc ktoś napisał takiego fajnego fixa, że te wyświetlacze niezależnie od gry, odświeżania, one są w innym odświeżaniu. Czyli przykładowo ja teraz zainstalowałem jakiś tam maksimum FPS. Nawet jeżeli to będzie w 20 klatkach czy w 15 klatkach te wyświetlacze, to nie ma znaczenia, bo potrzebna jest ta informacja raz na jakiś czas, nie? Spoko, no nie musisz za 3 dni, ty możesz wbić nawet na telefonie, chłopie, to tam jest tylko, wiesz, na zasadzie, że bądź na bieżąco, weź sobie tam kopiuj te wszystkie linki, póki jeszcze są, bo na tym ogólnym naszym czacie to tam już o dupie Marynie gadamy i wszystko znika po 15 minutach, nie? Za chwilę jesteśmy zawaleni jakimiś zdjęciami, kurde, z wędkowania i takie tam, więc... Dobra. Aha, miałem silniki odpalić przy pushbacku, no nie odpaliłem, no cóż. Pójdą czy nie pójdą, czy coś mam źle włączone? Jakieś pewnie paki źle włączone albo coś. Off engine bleed. A mam w ogóle APU włączone? Hola hola. Gdzie to było APU? Inop. Muszę sobie w końcu te kamery przypisać. Co to jest? Set wipers, to chyba nie to. No nie umiem, to nie jest mój samolot, chłop. Jakby to był 7x7, to bym poleciał od razu, a tym to ja nie umiem. O, podgrzewanie tych, to sobie włączymy od razu. APU, BPPP. Charge Captain. Jakby co, pomagajcie. O, jest. Engine generator, battery on, nie wiem dlaczego było external power watch up. Okej. Dziwne to takie, nie pamiętam, coś tu się pogubiłem. Pójdą, coś tam idzie, powolutka, ale idzie. Też pewnie powinienem odpalać, o sorry, kamerę zasłonię. Powinienem pewnie odpalać jeden po drugim, nie, ale to no, co tam, co się stanie. Pracy mnie wyrzucą czy coś. Ground Qantas 748 with India request taxi for takeoff touch and go. Qantas 748 taxi to and hold short of runway 27 right using taxiway Sierra Sierra 4 Whiskey cross runway 27 left November 4 Echo Alpha Kilo Bravo Lima 27 Alpha Mike Alpha Lima 23. Boże, nie rozumiem co ty piszesz do mnie. Jezu, jak dobrze, że Julię potrafi grać również jawy. Polska być bardzo piękna mowa, ale ja nie rozumieć.
parking brake. Taxi to and hold short runway 27 right via taxiway Sierra. Czemu nie skręca? Chyba nie mam ruderów podłączonych, panowie. Muszę zacząć rudery podłączyć. Szybko rozpuszczanie jest. Device detected. Keep default. Będzie działać? Działa. Dobra, normalnie grę crashuje. Nieważne, jak umiesz grać. Już nie chodzi o to, jak kto gra, tylko chodzi o to, żeby było przyjemnie. Ktoś to kiedyś stworzy jako formę rozrywki i niech tak zostanie. Dobra. Rudery podłączone, można jechać. Ja tutaj macham tymi gierami i nic. To nie są gry, to są symulatory, tu się w to się nie gra. My się tym stymulujemy. Działa. Nie działa? Tam jest jeszcze jakiś rozpuszczalnik, ale w takiej butelce, ale to nie wiem, czy to ci się zbije. Jest chyba dupa. I tak jak wcześniej mówiłem, czat na Facebooku działać nie będzie. Bo może nie w zależności na której grupie, za nie mam podglądu wszystkich grup, więc proponuję czat na moim fanpage'u na Facebooku, na Twitchu moim, albo na YouTubie. Z tych trzech mam tutaj taki jeden uniwersalny, tu zresztą widać czat, to widzę, nie? Reszty kompletnie nic nie widzę. A kurde, bo zjeżdżam z pasa. No oczywiście, że tak. Orzejku drogi, ze mną to jak wiesz.
U mnie mówisz masz. Chyba, że za dużo mówisz, a ja nie mam, to wtedy nie masz, a mówisz. Heathrow Tower Qantas 748 ready for touch and go at runway 27 right. Qantas 748 cleared for takeoff runway 27 right, left touch and go approved. Te rudery uciekły na koniec ściany, teraz nie mogę sięgnąć. Czuję się jak kiedyś ten. Ja byłem zawsze niski. Jak dostałem swój pierwszy rower na ten, na komunie, to nie sięgałem pedałów, nie? Tak mniej więcej się czuję teraz. Dobrze. Pere, pere. Bez tego polecimy. To co, że cię nie widziałem? No to nie chodzi o to, żeby się oglądać chyba, nie? Siemasz Arek, właśnie odpalam sobie, testuję i tobie też polecam, bo wyszedł taki fix na te FPS-y, wiesz? Bo jak masz teraz... doszedłem do wniosku, że jak masz dużo wyświetlaczy w tym, w samolocie, to wtedy... ci więcej FPS-ów zabiera. I ktoś zrobił takiego patcha, że on cię po prostu zmniejszył częstotliwość. O! Tak wygląda to. Czyli powiedziałem taki maksymalny na plus FPS-y.
I widać, jest ładnie, wszystko płynnie. Ale i tak na to nie zwraca się uwagi, nie? O kurczę. Gear. Ach, no tak. Gear up. Co on tam jeszcze płacze? Co ty nie spadnie? Gdzie 5 lat w lotnictwie, chłopie, to jest 2 lata na parkingu pod Tesco. Brakuje mi takiej kamerki jeszcze. O, ale to się nie wrócę. No pod Biedronką to trzeba być jeszcze, wiesz, wyższe wykształcenie i znać 3 języki, nie? Więc wiesz, to nie jest takie hop-siup. Kurde, jak to wyłączyć? Chciałbym wyjść do kamery i nie mogę. Nie mogę wyjść do kamery! Dobra, to muszę użyć tutaj. Stop landing. Enter left traffic runway 27 right, Qantas 748. Za dużo kontrolerów, tak jest. Co on tak zapierdziela? Jestem na 6000 w ogóle, uuu, panie.
Coś nie ma siły nośnej. Gdzieś tu lotnisko powinno być, a nie widzę go. Tak, przełączy z gazu na paliwo, chłopie. W stratosferze będziemy lądować. A musiałbym wszystko wpisywać, nie chcę mi się. W X-Plane to już byłoby widać ze 100 km lotnisko, nie? O kurde, na rybki idziesz. No trzymaj się, hej. Zawody masz, oto powodzenia, połamania gije. Czekam na jakieś focisze z jutra. Dobra. Trochę mi się znudziło latanie tym Boeingiem. No, dasz radę tam. Podejrzewam, że jakieś będzie zwycięstwo, jakieś osiągnięcia, nie? Żebyś mi tam wstydu nie przyniósł. Bo wy tam młodzi to się nie znacie. Jaki samolocik wybrać? Co to jest E0 dychy? To ile to w końcu? Jak patrzę, co jest nad E i nad E jest 3 albo 4, a co 10 lat różnicy. Szary czy czarny? Szary.
30. Kur... Stara dupa jesteś. Jak ja miałem 30, to mi tak mówili. Dużo starszy też nie jestem. Bo pięknie sobie pomalowałeś paznokcie. I ujebałaś bluzę. Za kurwa 70 funtów pewnie, nie? Co? I co, nie idzie uratować? Musisz wziąć szczoteczkę. Tak googlałam, że... Nie! Wiesz... Ciągło w to. Bo to musisz całe ten nachłonny szczoteczko wyszorować. Jak to zaschnie, to już jest dupa. Proszę. Nie. Ostatnio tak ten Joshowi ratowałem kurtkę. Żelazkiem najebani. Joshowi uratowałeś, a mi nie chcesz, wiesz. Zobaczmy, co się na Discordzie dzieje. Paraszut? Ty, to co, to masz spadochron wbudowany? Ja może. No to bajer. Może to wyrzuca pokrywę. I wyrzuca spadochron w razie awarii silnika. Bądź skrzydła. No to ciekawe. Nice ground, Icon Alpha Sierra, X-Ray Golf Sierra with mic request taxi to the active departure to the north. Icon Alpha Sierra, X-Ray Golf Sierra, taxi to and hold short of runway 16 right via taxiway Alpha cross runway 34 right Alpha. Contact tower on 119.3 when ready. Taxiing hold short runway 16 right via taxiway Alpha cross runway 34 right Alpha Icon X-Ray Golf Sierra.
Mój odwieczny problem znaleźć parking brake. Podświetlenie jest nawet. No parking brake zawsze gdzieś tutaj był. Strobe, taxi, land, water, rudder, landing gear. A tutaj się schował. Naprawdę. Tyk. A, że niby tamtędy miałem pojechać. A, na skróty walimy. A, bo tutaj nie mam kontroli. Co to było? Tak, bo powyżej 5 mil morskich to sobie podlatuję na tego, na pas. Nie chcę mi się jeździć. Zobaczmy, jak to wygląda na streamie w ogóle. Nie, no jest chyba nawet płynnie, co? Dlatego zrobię sobie właśnie podgląd. I wygląda to całkiem skowyrnie. To się cieszę. Zastanawiam się, czy zostawić sobie tego drugiego lapka gamingowego i go połączyć w dual stream, czy po prostu go sprzedać w pizdziet i kiedy zrobić sobie drugi monitor, czy właściwie zrobię sobie główny monitor taki duży
Zastanawiam się, pomiędzy 50 cali, coś w formacie telewizora, tylko z dobrym odświeżaniem. Albo ten 49 cali Samsunga, który mi sięgnie od końca do końca tej przestrzeni, co tutaj mam. A ten tutaj, co mam 30, 32 cale, bym wrzucił sobie na górę, jako właśnie na podgląd streama i do czatu. Tylko, że znowu będę też... utracił te zasoby, nie? Zbudowałem PC-ta nie po to, żeby teraz karmić program do streamowania. A lapek jest spoko, no kurde, nawet nie wiem. Czy hajsu za niego dobrego bym nie dostał? Na pewno nie tyle, ile jest wart. Co on powiedział? A generic on final. Hold position icon X-ray Golf Sierra. No ja tu nikogo nie widzę. Coś mnie chyba to ATC znowu oszukało. Coś słyszę, ale... Dobra, nie czekam. Tower Icon Alpha Sierra X-ray Golf Sierra at runway 16 right ready for takeoff departure to the north. Icon Alpha Sierra X-ray Golf Sierra cleared for takeoff runway 16 right departure to the north approved. Cleared for takeoff runway 16 right Icon X-ray Golf Sierra.
gear up. Tower Icon Alpha Sierra X-ray Golf Sierra continue for north departure. Aj, idem raditi. A gdzie miałem cię słyszeć? Odnośnie czego może? Jak ja cię mogę słyszeć na live? Nie wiem co ty bierzesz, ale zmniejsz dawki. Jak chcesz pogadać, to musisz wejść na ten, na Discorda. Ja tam jestem na tym, na kanale pub. Tam sobie możemy pogadać. W sumie byłoby lepiej, bo ja tak nie lubię sam do siebie gadać. To jest dla mnie nienaturalne. Co to jest? Takie dziwne. Jest jakaś tama czy coś? Chyba tak. O kurde. Ładnie to wygląda. Coś pięknego.
Nie wiem, kto to jest choro. To chyba będzie Maximilian. Tak, Maximilian. Chłopie, czekaj, zaraz ci wyślę to zapro do grupy. Mogłeś pisać, że mi wysłałeś zapro. Ja sobie teraz tak z ciekawości zobaczyłem. Okej, okay, zaproś na serwer, pa, na ten. Okej. Okay. Jakbyś chciał, to masz zaproszenie na serwer. To jest niby pod wodą, zobaczcie. Jest ten jeszcze nie zrobiony efekt z podwody. Tego się gliczuje. Siema, ale ten. Musisz sobie przyciszyć streama mojego. Ja cię słyszę podwójnie na Discordzie teraz. Bazylianie. I cię będę słyszał zaraz. Co ja ten? Ja cię wyciszę na chwilę. Napisz mi, jak tam ogarniesz. O. Nice tower icon Alpha Sierra X-ray Golf Sierra is 3 miles south with Mike Touch. Icon Alpha Sierra X-ray Golf Sierra Van Nuys Tower. Fly left traffic runway 16 right. Altimeter 29 or decimal 85 wind 177-8.
make left downwind runway 16 right icon X-ray Golf Sierra. No siema. Znaczy się, wiesz co, nie wiem czy nas słyszy, bo będzie to na pewno przegłos mojego streama u niego, dlatego wyciszyłem go. Tak, no to jest bardziej, on tam wiesz co, do mnie często na streamy wchodzi, zaczęło się tam od sim racingu i tak dalej. No i teraz wbił, bo tam mówił się pyta jak pogadać, ale chyba włączył na telefonie, wiesz co, Discorda gdzieś ma streama włączonego na głośniki. I on sobie nie zdaje z tego sprawy, że ma mikrofon włączony w ogóle, wiesz? A, gdzieś źle wylądowałem. Dlatego ja wyciszę. Wiesz co, ja mam taką zasadę. To jest taka sama reguła, jak się nie wyrywa byłych lasek kumpli. Tak samo jak ktoś ma, wiesz co, włączony mikrofon i sobie nie zdaje z tego sprawy, tego wyciszam. Dla zasady. I mojego bezpieczeństwa na przykład też, bo tak, bo to się różne rzeczy można, wiesz, to wiedzieć i to te różne rzeczy może zmienić. Latamy coś ten VFR? No to nawet lepiej, bo ja teraz streamuję, wiesz, tego Flight Simulatora, więc jak najbardziej. To odpalaj i zaraz do ciebie dołączam. No dochodzi. No trzeba pomyśleć w ogóle co to ma być ze strony, bo tak już gadałem z Simonem i tak dużo osób jest nastawionych na jakiś tam popularność, marketing i tak dalej i po prostu nie wiem czy ja się tam odnajdę w tym wszystkim. Van Nuys Ground, Icon Alpha Sierra, X-ray Golf, Sierra Taxi to Park. Icon Alpha Sierra, X-ray Golf, Sierra Taxi to General Aviation Parking using Taxiway Delta Charlie. Chorogram czasami w X-Play, na właśnie teraz zainstalowany, tylko że mam surową wersję bez scenerii, bo tak się najlepiej po prostu gra na VR-ze w smart copilocie. A że teraz wyszedł nowy Flight Simulator, sorry, że nie widziałem wcześniej. Wyszedł nowy Flight Simulator, to ja to po prostu usunąłem i więcej tutaj gram, a tam tylko wracam, żeby pograć sobie na jakichś wspólnych lotach, nie? To wtedy jeszcze tak, jakiś taki krótki locik 737. No mów. No, Łukasz mów, bo tutaj mam czaty. Wiesz co? Musiałem sprawdzić. Czekaj, czekaj, dobrze. Powiedz teraz coś. To cię nie słychać jeszcze. To robimy tak. Ustawienia. Voice. Teraz pozdrów. No, pozdrawiam wszystkich. No i bardzo poszło, pozdrowienia dla wszystkich. Pięknie. Tak. W ogóle na dniach ma być ta aktualizacja, nie wiem czy tam coś czytałeś. Wiesz co, miało być, że przyszły tydzień było zapowiedziane 27. 27 dostaliśmy aktualizację odnośnie aktualizacji. Tak, ja i napisali w niej, że w ciągu 7 dni będą pliki udostępnione. Też możesz pozdrowić. Pozdrów mamę. Pozdrawiam moją mamusię. Urwało niestety. Czekaj, to jeszcze raz. Co? Pozdrawiam moją mamusię. A. No, musiałem czułość mikrofonu włączyć na dalej trochę. Widziałeś taki filmik, co taka babka sra pod płotem i tego pali fajkę i podchodzi gościu. A co pani tutaj robi? Palę i sram. A chce pani coś powiedzieć do mikrofonu? Tak, pozdrawiam mamę i tatę. Ja nie. Weź sobie, wpisz sobie na YouTubie palę i sram. No po prostu. Ja to mam przed oczami cały czas. Cześć, Elka jestem. Co tu robisz? Palę i sram. A, widziałem, to stary jest. To stary. Też stary jestem, kurde, już mnie ten. No, sram i palę, to mnie Błażej poprawi. Błażej, słuchaj, bo ty oglądasz streama, my cię słyszymy na tym, na Discordzie. Tam sobie, nie wiem, wyłącz mikrofon albo wycisz mojego streama, bo ja wyciszyłem cię. To mi tutaj Luxon powie w razie czego. Bo miałem straszny przegłos. Wiesz?
Okej, dobra. Zaraz będę w menu. No ja to. Ja dojeżdżam na parking i ten, i się zaraz spotkamy gdzieś. Dobra. Okej. Możemy zobaczyć na Meteoblu, gdzie jest jakaś ciekawa pogoda ewentualnie. Czyli gramy wszystko na live, tak? Tak, no. To tam Simon ma troszeczkę tam problemy właśnie z FPS-ami na tym live. Aha, ale w sensie przez inne samoloty, tak? A czemu on nie włączy uproszczonych modeli? To strasznie dużo FPS-ów daje. Nie wiem, ale on twierdzi, że jak włączy tylko live'a, to jest tragedia. Aha. Nie wiem, nie wiem. To pewnie też wiesz, każdy sprzęt inaczej ten odbiera jakieś tam bottlenecki, nie? Co, próbowałem tego właśnie patcha i powiem ci, że to nie jest tak aż gorzej. No bo tak nie patrzysz na te MFD cały czas. Ciebie tylko interesuje aktualna prędkość i aktualna wysokość, nie? Nie musisz patrzeć tam, czy numerki płyn nie zmieniają ten. No znaczy hitem w ogóle jest to, że w każdym prawdziwym samolocie te ekrany nie są. Co prawda ich odświeżanie jakby jest normalne, bo to są starszych samolotach, takich jak Boeing 737. Chłopie, one mają max 30. One mają max 30 FPS-ów. Zobacz sobie jakikolwiek filmik z B737 na YouTubie, tak. I zobacz, jak wszystko mruga. Tak, dokładnie. A co najlepsze, jeszcze one w różnych fazach działają, że jak masz filmik, to jedne wolniej, drugie szybciej i tak dalej. Ale to mówię, na tych starych samolotach były kineskopowe LCD-ki jeszcze, a potem zostały zastąpione tymi TFTN, czy tymi matrycami, tymi standardowymi, tak? TFT. Dokładnie, TFT, a no najnowszych są to LED-owe matryce, nie? Natomiast one normalnie, mimo że mają odświeżanie tak jak każdy monitor, to ten sprzęt, który tam jest, to nie wiem, czy słyszałeś, ale to są komputery o mocy obliczeniowej Commodore 64, bo oni najnowszych razach. No. I pewnie aktualizacja systemu przez dyskietkę floppy disk, nie? Oczywiście, i to jest autentyk, to jest prawda. Są wiele samolotów się zaktualizowanych przez dyskietkę. Powiem ci tak, ja dyskietek tyle wyrzuciłem do śmieci, ale chyba sobie zamówię jakąś na Allegro czy na Amazonie jedną właśnie z sentymentu, żeby sobie tu leżała dyskietka. Napisz sobie na niej IROC. No, IROC albo nie wiem, albo Mortal Kombat 2. Pamiętam, miałem na czterech dyskietkach. A ja ostatnio miałem taką fazę, że do domu wróciłem i odpaliłem sobie emulator Amigi 500. I Canon Fodder odpaliłem. Ty! No to może pogramy w coś na dwóch. Ale nie da się chyba. Co tak się nie da? Masz emulatory, łączysz się normalnie online i grasz na tych, na dwóch playerów. Ale to nie dzisiaj. Jakiś retro gaming zrobimy, ale to nie dzisiaj. Dzisiaj mam ochotę polatać, bo cały tydzień miałem ochotę. Mam w końcu czas. Okej, ale lecimy w trybie live odnośnie pogody, a myślę, że godzinę sobie zmienimy, bo... To już wszystko jedno, nie? Tylko normalnie tam, żeby sobie ewentualnie gracze byli i takie tam, nie? Aha. Może gdzieś w USA chcesz podać, ale ja tam w ogóle nie znam tych rejonów, więc takie jest latanie po... Wiesz co? To ma swoje plusy i minusy. O! To jest Cessna taka? Tak, Cessna, myślałem się. Ale nie wiem, czy ci jeszcze mówiłem, że jak masz malowania, to wszystkie modele samolotów, które się generują na mapie, one randomowo wybierają te malowania też. A. Czyli nie jest tak, że te wszystkie wyglądają tak samo, one się różnie. Na przykład masz tam tego DHL-a, czy nie DHL-a, sobie stoją. A? Okej. To jest fajna sprawa. Spoko. Wiesz co możemy zrobić? Kojarzysz to lotnisko Sandbarns chyba, czegoś tak się nazywa? To taka Karaibach jest. Tam jest jedno z najniebezpieczniejszych lotnisk świata, gdzie ląduje się zaraz nad drogą i spadek w dół taki jest. Nie. Ale możemy sprawdzić. Nie mów mi, że ten gościu przyjechał i zaparkuje na moim parkingwayu, gdzie ja jadę cały czas taxiwayem wyznaczonym. Nie, dobra, już się wystraszyłem. I za gościem jadę cały czas, myślałem, że mi zaparkuje na moim miejscu. To tam byśmy mogli na live weather odpalić, bo nam na Karaibach jest dzisiaj dzień, nie? Znaczy dzisiaj, teraz. Ej, tutaj są na tych wysepkach inne jeszcze lotniska. Princess Juliana Airport jest. Stoi ekipa już. Dobra, mam już pomysł jak to zrobić. Wystartujemy sobie z Princess Juliana. Ty, a tu jakiś perkusista jest ten. Będzie grał na bębnach, a nie ma bębna. Ma dwie pałeczki w rękach, czeka, żeby walić bębny. To jest neon, panie. Każe mi kręcić teraz. Potocznie zwany neonem, a jak mszy mi mówił, jak on się nazywa. Zresztą też w turbulencji wyglądają. A powiedz mi, jak on krzyżuje i potem bierze jakby jeden w rękę, to znaczy, że jest okej, tak? To znaczy, że masz gasić silnik teraz.
to możesz gasić silnik. Aha, jak zgasiłem silnik, to on zniknął. Okej, okay, dobra. Dokładnie, no, dokładnie. I teraz wyłączamy avionics. I ładnie się podliczył lot. Jakby ktoś nie wiedział właśnie, o, tutaj na streamie ci co oglądałem. Jak nie wiecie, jak zacząć rozpocząć, to trzeba podjechać na miejsce parkingowe odpowiednio, zgasić silnik i wyłączyć avionics i wtedy podlicza ci cały lot, nie? Dobra. I stąd to może sobie dalej kontynuować. Jestem w grupie, ale czekaj, jestem w swojej grupie. Nie chcę być w żadnej grupie teraz. Dobra. Też najlepiej się czuję w swojej własnej grupie. Jednoosobowej. Dobra, to co, w All Players w takim razie? Live, tak, live? Wszystko live. W razie czego, jak będzie problem z pogodą, to będzie można tam podregulować. Weź ty załóż grupę, zaproś mnie, to tam będziesz sobie kontrolował to. Okej, okay, a nie wylecimy po prostu w trybie All Players? To wtedy nie musimy się dodawać, bo będziemy siebie widzieć mimo wszystko. Ojej, ale wiesz co, nie wiem czy my tu chcemy w takim razie, bo wiesz co, jest tutaj tyle ludzi na tym lotnisku. A to może to nawet lepiej. GTA, nie? Nie no, to będzie GTA, panie. No w sumie tak, bo tylko my będziemy czekać i robić go around, a nikt więcej, to nie ma sensu. A wszyscy będą lądować sobie na głowach, nie? No, bez kitu. Dobra, to robię grupę. No, zaprosz mnie do grupy, bo wtedy też jak ja będę mógł użyć tej smart kamery, żeby przybliżyć na ciebie. Poszło? Powinno być 5, no nawet nie 5 sekund, 2 sekundy, zobacz. Accept. Dobra, i teraz tak. Damy bez grupy i okej, okay, live. Jakieś ten restrykcje co do samolotów, jakaś prędkość mniej więcej, żebyśmy tak równo sobie lecieli? Wiesz co, ogólnie tam jest ciężko wylądować czymkolwiek. Ja proponuję, żeby było w miarę ciężko, ale też fajnie to Cessna Grand Caravan. O nie, kurde. Latałeś więcej? A tak taka jest. Dużo nim nie latałem. To spoko. Najwyżej wyłącz sobie crashe w opcjach w ogóle, jak teraz jeszcze w menu jesteś. Żebyś w razie jak uderzysz w ziemię, to żeby cię odbiło od ziemi. Nie, no bo wtedy to jest taki, wiesz, potem się przyciskasz go i sam nie wiesz, czy wylądowałeś, czy się skraszowałeś, nie? No, ale to nie chodzi o to, że... 195... Jak skrzydłem zahaczysz na przykład o ziemię, no to normalnie ci się obróci w powietrzu, nie? Tak jakbyś fizyka działa wtedy. Uderzenie. Fakt, że samolot się niszczy, no bo producenci nie zgodzili na to, żeby samoloty się niszczyły. Między innymi dlatego nie ma modelu zniszczeń, ale... Biorę DHL-a. Ty nie masz żadnych malowań, nie? Nie mam, nie instalowałem nic. To przetestujemy, czy będziesz widział moje malowanie. No, podejrzewam, że nie, skoro nie mam, ale jakbym miał, to pewnie bym widział. Dobra, to na Princess Juliana, to jest Tango November Charlie Mike, Tango November Charlie Mike. I jakiś tam parking 33 sobie wybrałem i się respię. Tam obok jest właśnie ten Sandbarn, z czegoś to nas tak nazywało, już nie pamiętam, czy nawet je wybrałem. Także to jest 13 minut lotu między wyspami. Fajne, podejrzewam, widoczki. I tam zrobimy sobie kółko nad tą wyspą i możemy spróbować lądować, ale... Ja próbowałem 2 razy i nie udało mi się wylądować. Przepraszam, że się zapytam. Podaj mi jeszcze raz ten IKO. Wiesz co, czekaj, musisz pisać Princess Juliana, bo ja jestem w trakcie ładowania już. Aha, tylko co jest misja? Tango November Charlie Mike chyba, albo... Tango November... Charlie... Princess Juliana Airport ICAO. Tango November Charlie Mike, dokładnie. Tango November Charlie Mike. Mam. A my startujemy stąd, czy my to lądujemy? Czy jak to jest? Startujemy stąd, a polecimy na wyspę obok. To możesz po prostu lecieć za mną. I jaką rampę wziąłeś sobie? 30 chyba. Bo tam gdzie jest więcej tych standów, tak? Tak, to jest taka zgrupowana, zbita. Okej, okay, widzę. Ja sobie wezmę 29. Wypatrzę, fly. O, coś... Co tu się stało? O, coś tu wieje, panie, coś tu wieje wiatrem normalnie. I to nawet mocno, bo tak aż... Słychać ten wiatr, spoko. Podoba mi się to. Dobra, jak się to Cessna odpalało, czego ona na górze miała? Fuel Vaults. No musisz walwę włączyć tam, właśnie, idzie o tym zapomnieć. No ja pierwsze co to szukam, bo w każdej Cessnie, nawet tej 152 to masz pod fotelem. Ja już mam nowy nawyk. Jak szukam przycisków, to przy okazji szukam Windows Hit. I Pitot, od razu.
To są pierwsze dwie rzeczy, które zamarzają. Dobra, czekaj, awionika, baterię szukam, pewnie tu z przodu, tak, battery master jest. Okej, okay, awionikę numer 1 włączymy, drugą miarę, żeby nie obciążać. RPM control do przodu. Troszkę trotla. Teraz tak, o, parking brake od razu sobie spuszczę. Ignition. Starter to... Ignition to on, starter to on. Co to jest? Dobra, śmigło się kręci. Ignition to on. Parking brake. Zaraz. Jest jakiś inop. Co to jest te pierwsze przepustnica po lewej? Max nie wiem, emergency ale power inop? Idle. To nie działa, nie? Nie wiem, ale tak patrzę, jest takie czerwona pierwsza przepustnica od lewej, zaraz przy trimie. Już ci mówię. Elevator, nie, to jest nose down, co to jest? Emergency. To jest coś emergency power, no. Emergency power. Może to jest jakiś generator ten, zbiera może z silnika od razu. Może taki coś ala alternator. Nie, to jest jakiś emergency power, czyli podejrzewam, że jakiś tam sposób pewnie generuje ciąg normalnie silnika, nie? Nie wiem, czy ja cię widzę, czy to jest coś, ktoś inny? Ci się pewnie zaraz pojawisz. Dobra. Zobaczymy zaraz. Okej. Okay. Czyli co? Gdzieś tutaj były walwy paliwa. Open fuel tank. Open. Mogę z dwóch, nie? Otworzyć od razu. Nie musi z jednego przecież. Co z dwóch? Zbiorników. Tam będzie jakiś crossfeed, nie? Tak, oczywiście. Nie musisz crossfeeda robić w ogóle. No dobra. No to wygląda, że jest ok. No to... A jest kluczyk tutaj? Nie ma. Dobra, gdzie ty jesteś? Ale tam jesteś. No to jest jakiś samolot, ale to nie jesteś ty, ja ciebie nie widzę. Ej, ja jestem daleko od ciebie, w sensie na twojej lewej chyba. Ale tak sporo od ciebie. To ten jaki kozak. Fuh. Co, ma okulary VR, czy co? Kto? Stoi gościu z sławkami, cię chyba słucha. Schwycił się za ucho, jak kurde, security. To jest jak pierwszy dzień ten, na ochronie w Biedronce. Za duża koszula, za duże spodnie z nogawkami podwiniętymi, ale taka poważna mina przez 12 godzin. Tak, oczy dookoła głowy. Dobra, ja kołuję do pasa. No dobra, to ja nawet nie tego, nie gadam z nimi, tylko sam sobie ruszę. Dobra, gdzieś tu był parking brake. Kołuję sobie po ciebie najpierw. No to jest taki kabelek. Przy tym jołku i fajnie jest zrobiony. Też mam taki kabelek przy jołku. I taką sprężynkę. Jo. No ale ta wyspa nie wygląda za ciekawie, takie jakieś te drzewa dziwne. W sensie ta palma tutaj spoko, ale te dalej są tak jakoś dziwnie renderowane. Widzę, że zawracasz. Tylko dlaczego ja ciebie nie widzę jeszcze? Przed tobą teraz jestem praktycznie. Nie widzę cię. Nie widzisz mnie? A na jakim serwerze? A włącz zewnętrzną kamerę. Ja jestem West Europe, a ty? Też.
Sprawdzam. Tak, West Europe jest. Może po chwili dopiero będziesz widział. Jeszcze zrobię taki jeden myk. General traffic. Shot traffic nameplates off. I on. Nie wiem, no może mi się pojawić za chwilę. No dobra, no to kołuj. Nie, prawo. Na max prawo. Próbuję. Na trawę wjeżdżasz, nie? Wiem, ale nie skręca mi teraz. Nie wiem dlaczego. Bo musisz wolno jechać, wolno. Także raz kręć jak szalony, nie widzę cię. Teraz jedziesz na mnie prosto. W lewo. Co, dalej mnie nie widzisz? Nie. I właśnie teraz przejeżdżasz przeze mnie, o. Gdzie jedziemy, prosto? No, dawaj. A jakie widzisz malowanie u mnie, zwykłe? Biało-czerwone, no. Do końca tym taxiwayem. Masz tu, nie? Czy jeszcze dalej? Ale dalej. Do końca. Tu już jest koniec. Już się nie, powinno być prosto jeszcze. A, nie ma linii. Dobra, jedź prosto. Tak? Śmiało. Aha, bo tu budynki są. Okej, okay, to prawą stroną te budynki trzeba. A, to woda jest, ej. Wodę tu wyrenderowało. Uważaj. No. Tu też. To chyba miał być jakiś ten, jakiś chodniczek może, czy coś, czy trawnik? No, pewnie tak. O kurde! Jedzie jakimś widlakiem, ale zapierdala. Dziwne, że mnie nie widzisz. O, to jest dziwne, ale wiesz co możemy zrobić? No. Bardziej, że ja ciebie widzę. Ja stoję przed linią zatrzymania przed pasem. Spróbuj dołączyć do mnie. Dobra. Okej, okay, no teraz przełączyło mnie, no. Dobra. Proszę. I co? Czy chcę drineczka? No ale nie, jak? Bez loda. A widzisz mnie teraz, czy nie? No, nie mam czasu teraz. No dobra, z lodem. Cytryną, no, też. Dobra, ja ciebie nie widzę, jak coś. Coś, ja ciebie widzę teraz. Okay, teraz się pojawiłeś. Dobra, a ty u mnie nie. Zaraz się pojawię. O, jesteś, dobra. Petarda. Dlaczego nie mogę się ruszać? Parking brake'iem się załączyły, czy co? Podrali ci betonem koła. Set parking brake. Nie, czasami jest tak, już się któryś raz z kolei złapałem, jest taki glitch, że chyba właśnie jak się przełączysz z grupy na grupę, to masz od wyłączonego parking brake'a, ale gra myśli, że jest włączony i musisz go jakby, wiesz, przełączyć raz. No, przeklikać dokładnie. A ładne palmy. I co, teraz wciąż nie widzisz mojego żółtego, pięknego DHL-a? Nie. Kiedy ty sobie zainstalujesz te malowania? Wyślij mi to, sobie zainstaluję. No przecież wysłałem wszystkim, wejdź sobie na te, na kanał. No to później. Microsoft Flight Simulator. Tam wrzuciłem linka do to co mi Simon wysłał z tym patchem. Mhm. I wysłałem tam linka do strony z addonami, która będzie ci bardzo rodzima przez najbliższy czas. Gotowy? Nie. Gotowy. Go. Ty, ale oszukujesz, przełączyłeś z gazu na benzynę? Nie, na ropie jestem, od rana. Żartuję, na McDrive'ie byłem, podlali mi trochę oleju w sterownicy.
No jest pięknie. Podwozia nie schowałeś. Ta. A ty schowałeś? Tak. Chyba szlifierką. Zobaczysz, jak za szybko podjadę do lądowania, to się schowa. Jak coś, to w prawo tu kręcimy, nie? No trochę przykatuje silniki, ale... może wytrzymają. No te, tutaj te okolice nie są ładne. Na przykład to, co widziałem we Włoszech, no to pierwsza klasa, widać dębing chyba po prostu tutaj jakoś taki średnio jakościowy jest. No to zależy też gdzie, nie? No, dokładnie. Dziękuję. Łukasz, chcesz drineczka? Drineczka? No. No dobra. To musisz sobie przylecieć. A czemu tak szybko lecisz? Panie, a, dobra. Ja mówię, co ty tak szybko lecisz, nie? Te klapy masz włączone. Klapy mam włączone, no. Ej, jaka to woda jest ładna na brzegu. No, właśnie tego brakowało w tym, w X-Plane'ie. To jest raz. I też czasami tutaj jak... Wystarczy, że tylko troszeczkę zielonego dodasz zaraz na brzegu wody, to zupełnie to inaczej wygląda. Pamiętam, że miałem tam gdzieś scenerię... Saloniki, nie pamiętam jaki to był ten, jaki to był IKO, ale to było coś pięknego, właśnie całe wybrzeże, tak jak tutaj było taki, wiesz, aż był też taki płytki grunt przez dłuższy czas, nie? Taka fajna rafa, coś pięknego. Dobra, to są te wysy przed nami. Ja się muszę trochę podgonić. Mogę zwolnić. Ile lecisz? Już ci mówię. Ogólnie silniki mamy już katuje na 100%, nie? Więc 133. A, to ja 138, dobrze, zwalniam. A przesunąłeś RPM tą wajchę do przodu? Tak. Okej. Okay. 100%, 100%. A miksturę czasami, zależy od wysokości, ale czasami można cofnąć trochę, jest też lepszy ciąg. Ale wiesz co, teraz bym zaniżał, zaraz się dogonię. Jeżeli... O nie, 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 bo ja nie mam tych... Nie mam uszkodzeń włączonych. Znaczy mam uszkodzenia włączone, może w ten sposób. Jak przekroczę 180 węzłów, to mnie nie będzie. Poznaję, że to jest ta wyspa. Zniknąłeś mi? Zwalniam. Jeszcze klapy. Nade mną jesteś, Sierra. Zastanawiam się, dlaczego ja klapy miałem włączone jeszcze. Patrz. Teraz mnie widzisz? O-o. O, teraz mam. Widzę cię. Uff. Mam takie skróty na kamery, tylko czasami jak... O kurde. Ale cię wyprzedziłem teraz szybko. Mam jakiś cień mi mignął w kupicie.
dolatujemy. Ej, na wodzie widać dwa cienie nasze. Dobra, teraz słuchaj misji. Mhm. Jak zobaczysz to lotnisko... To trzeba będzie zrobić dwa kółka. Znaczy, najpierw zrobimy sobie zapoznawcze kółko nad lotniskiem. Bo bez przygotowania to nie wylądujesz. A myśmy tu nie byli? Ja, znaczy ja byłem, ale sam. Dobra, ja zwalniam. O, prawy, ten. Pozbyłem się samolotu. Dobra, widzisz pas pod nami? Widzę. Low passa zrobimy nad nimi, zobaczysz go, obejrzysz sobie dokładnie. Zobacz, tam jest taka droga. I zaraz za drogą jest spadek, gdzie trzeba zanurkować w dół i szybko wyprostować przed początek pasa. Naprawdę tu nie lądowaliśmy, jak byliśmy w grupie? Nie wiem. Lądowaliśmy tutaj, pamiętam ten wielki jacht. Zobacz. Nad samą drogą tutaj lądujesz. O, widzisz? Mhm. Grubo, co? Lepiej się chyba od wody ląduje, widzę. No, tylko że tutaj zazwyczaj ląduje się od tamtej strony. Bo tu zawsze wieje od wody. 500. No to robimy kółko. No jest ładnie. Jeszcze mam smart kamerę włączoną na ciebie. Mhm. To jest fajna opcja. No, turbulencje nad wyspą, uwaga. Zawijamy.
No ja nie wiem, czy zdążę. O nie, nie wyhamuję chyba. Ja mam też taką prędkość. Musisz na początku pasa usiąść, inaczej o, tak jak ja, w plaży skończysz. Koniec. Wpadłem do wody. Ach, wyhamowałem przed samym tym. Ale tak mi się posunęły rudery, że prawie leżę na tym fotelu. Aż pod całą ścianą się wychylić. A jak prawie, nie wiem czy wiesz to, ale przed kółkiem wpadłem do wody. Widzę właśnie. I utonęło kółko. Próbuję cofnąć na tym, na ciągu wstecznym. Ale po jakim patchu? Nie było żadnego patcha jeszcze. Ktoś puścił jakąś fanę, jakiś filmik o tym, o patchu, że 27, a to było tylko aktualizacja odnośnie aktualizacji, Horo. Wycofałem. A jak tu się włącza wsteczny? Ja mam ustawione na przewodnicy. Czyli ja nie wiem, czy ta Cessna w ogóle w realu ma ciąg wsteczny. Jest. Ty czekaj. To ja powinienem mieć na przepustnicy. Nie załapało. A, zgasiłem silnik, dobra. Jest, teraz włączył się wsteczny. A żeby na nim cofnąć, to trzeba zrobić taki trik, że musi mieć przepustnicę na maksa i popuszczać jakby, przełączać wstecznego na normalny, on jeszcze do tyłu wtedy chwilę jedzie. To jest lotnisko ręcznie robione, nie? A czyli mam po prostu na tym, na miksturze mam ustawiony rewers tej mojej przepustnicy, ale pociągnę znowu miksturę do końca, to mi gasi silnik. Mhm. Dobra, spróbuję jakoś tu wykręcić. Ej, Beka, te lotnisko super zrobili. A coś mówisz w tym patchu, to jest jakaś data? Podana czy nie? 7 dni miało być, od 27 licząc. Aeroport de San Bartolomé. Czyli co, jakby świętego Bartłomieja? Lotnisko? Dobrze, że ten pod jest wyższy niż skrzydło. O nie, ja trochę przeciąłem, a... Jesteś tam na parkingu, tak? Tak jest, no. Już tam podjeżdżam. Ładnie zrobione, co? Lotniska. No. Mega. Akurat tam, gdzie zaparkowałeś, jakiś samolocik stoi. A to u mnie nie. Dobra, to startujemy jeszcze jedno kółko? Próbujemy jeszcze raz? No można. Tak teraz, chyba, żeby... Że tak, żeby teraz lepiej było, tak? Nie, no teraz możemy poprawić to co zrobiliśmy ostatnio źle. No to ja muszę na pewno prędkość zmniejszyć. No. Tutaj mówię, to trzeba by po prostu zrobić prawie na stół na ty, przed tym skokiem i to dopiero potem popuścić mu w dół. On musi jakby tam już dużo, dużo niżej podchodzić. Bo przez to, że jesteśmy tak wysoko, to nie idzie tej prędkości zbić. Ale my latamy takim typowym samolotem, który lata w ogóle na te lotniska, nie? To Grand Caravany, King Air, takie to są samoloty, które tam latają.
Klapy podnieś sobie. Opuść chyba. Ale nie na sam dół. Miałem opuszczone na jeden. Chociaż w sumie może tutaj lepiej mieć na sam dół klapy. Czemu mnie sam dół ciągnie od razu? Czekaj, zobaczmy coś. Jak tam? One mają dwie pozycje. Ty, a gdzie jest, są? Tu są klapy. Flap switch. A, czyli on leci do samego dołu jakby. Zrobię sobie... Możesz ręcznie. Dobra, zrobimy take off. No ja muszę sobie ustawić na ten taki suwak, co mam po prawej. Ale jeszcze nie wiem, jak to się tu w ustawieniach przypisuje. No, tak samo, jak każdą oś. No właśnie nie działa mi to. Ty masz gdzieś tam podgląd do mojego streama? To byś mi pomógł? Nie, właśnie nie mam. Uważaj, zjeżdżasz. Musisz się cofnąć, bo ci pasa nie starczy. A ty czekaj już. A ja spróbuję startować. Co oglądasz? Co? Greja. Znowu Greja oglądasz? Znowu mam cię bić w nocy? Kolejna jest. Nie, znowu patrzmy. Bo to jest tak, jakby goście, który nie ma pieniędzy, tak pobił kobietę, to by poszedł do więzienia za znęcanie się, ale jakby miał pieniądze, to jest seksowny, nie? Wtedy. Prawda. Nieprawda. Ej, Junak, co sobie kupiłeś wczoraj? Nieprawda, obiecałeś mi, że kupisz mi drugi pierścionek. O, dzisiaj cię ślizgam, zobaczysz. Będziesz miał takiego grajarza. A co mówisz, że co sobie kupiłem? Co sobie kupiłeś wczoraj? Nic sobie nie kupiłem, po co miałem sobie kupić? A ja wiesz, co sobie pierścionek kupiłem? Dla starej. Co sobie kupiłeś? Linie lotnicze. Jak linie lotnicze? No tam był taki tekst w graju. Aha! A, dobra, ja tego w sumie to nie oglądałem, wiesz, więc tak. Będę. Yoni, Sam, thanks for like. Wywaliło mnie? No nie mów. Wywaliło mnie, no już jestem, w sensie nie, ze Discorda. Aha. No i ten w graju jest taka akcja, że on mówi, że był wczoraj coś kupić. I co kupiłeś? Linie lotnicze. Dobra, ty tam stoisz na lotnisku, uważaj, bo ja podchodzę. To ja ten, startuję właśnie. O, ale miota mnie! Poczekaj, zatrzymaj się. Tak, zatrzymaj się, aha. W wodzie chyba. Wyląduje. A może? Możesz, tylko musisz hamować i ten, i skręcać trochę. Ja tak zrobiłem właśnie przed tobą i tylko to mnie uratowało. Wyhamowałem. A wiesz, że jeszcze ten... Jaki masz ustawiony tail number? Nie wiem. Alfa Sierra, X-Ray, Golf Sierra. Po lewej stronie od tego, od wyświetlacza, nad przełącznikami jest nazwa twojego tego. No to właśnie stąd ci ją przeczytałem. Aha, no to nie wiedziałem, zajebista ciekawostka. No, fajne. Na ogonie też masz, nie? Ale to jest fajne, że kupicie jest, bo możesz automatycznie, jak się zgłaszasz, a możesz sobie zawsze jakąś inną linią lotniczą lecieć, mieć inny numer i wiesz, i masz tutaj ściągę, tak jak w realnych samolotach. Ja sobie zrobiłem moją linię, ale produkcyjną, a nie lotniczą. Ja zjeżdżam i będę cię nagrywał. Nagram twoje lądowanie.
Ej, ty za daleko gdzieś poleciałeś. No trochę chciałem się wycofać bardziej, bo ostatnio miałem tak, że za dużo manewrów robiłem przy końcu i to mi właśnie popsuło. Aha. Nie widzę pasa. Stoję przy pasie. Nagrywam cię GoPro. Masakra tutaj wylądować z mniejszą prędkością. Musisz pikować mocno tutaj. Koło rounderów lepiej. No jestem, ale... Będzie krzak? Woda? Nie. Ale ciężko tutaj, naprawdę, żeby wytracić prędkość. Tam jest za wysoka górka. I naprawdę no, z tamtej strony się ląduje? Widziałeś na YouTube, jak oni tu lądują? Nie. To teraz zrobimy taki manewr. Wyślę ci filmik i na streamie nawet możesz pokazać, jeżeli ktoś ogląda, jak tam się ląduje na tym. No jest tu 19 osób na Facebooku, ale to nie wiadomo skąd to jest. No jest grubo, naprawdę. Już ci wysyłam. No w sumie może coś się z tego filmiku nauczę. No już ci pokazuję, czekaj. Na pubie, na ogólnym ci wyślę. Weź sobie to zobacz. Tam otworzy się od 129 sekundy, czyli od 2 minuty 15 gdzieś. O. To nawet Cessna Grand Caravan leci. Od której sekundy? Minuta... 2 minuta 15 sekund. No to nie jest Grand Caravan. O kurde, przejechałem. Dobra, to zobaczmy, jak to wygląda. Muszę dodać okno jeszcze jedno. Window capture. Source. Nowy. Firefox. Co, obejrzałeś? Nie, zaraz obejrzę. W tym czasie ja kółko zrobię. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Przecież to jest jakaś masakra. No. Ale oni na rewersach chyba od razu tam, nie? Czy jak nie, to? Nie. No bardzo, zaraz jak górkę miniesz, to od razu dalej pikujesz w dół i od razu potem dziób do góry i trochę ciągu dodajesz, nie? To od początku jest Grand Caravan, od 0... 30... Aha. 0.30, no. Ale wolniutko podchodzi, no. No to on tutaj ma 60 węzłów, jak nie mniej. No, takie może 70. No i potem przyspieszenie szybkie. Ta cesta ma speed breaki? Nie. Ajajaj.
Robię kółko. Możesz teraz zobaczyć na tym, jak mi pójdzie. Dobra, to... Wysłonię w pas. To włączam RFR, gdzieś tu była kamera drona, showcase i kamera, dron, kamera. Dobra. Bym musiał jeszcze ustawić sobie większą prędkość. To drone speed. Okay. Dobra, gotowy? Ja cały czas do domu lecę. A, myślałem, że z pasa będziesz tak jakbyś tam nagrywał. Chłopie, sam byś swoim tym... Mavikiem, czy co tam masz, nie nagrał takiego. Bo teraz mam postawę fajną prędkość, troszeczkę szybciej niż ty. Sobie teraz zaląduję przy pasie. O! A! Wyniosło mnie tutaj, dobra? No, udało się. Zobaczyć ten jacht. A to jest chyba ręcznie robiony jacht, nie? Nie, to autogen jest. Tylko wstawiony po prostu. Ręcznie tutaj. Przerwa. Przerwa? Na co? Na buziaka. Że ja mam przerwę zrobić? Tak. Dobra, jestem za 20 sekund. Wyrobię się, spoko. Robiłem to wcześniej. Dobra, jestem. Już? No, teraz trochę dłużej poszło niż zwykle. Ty, gdzie jest ten neon, który powinien tu na mnie czekać? Nie ma go. O, pogoda się zmieniła? A nic nie widzisz. O, teraz się... Dobra, to teraz... Trajo. Co teraz zrobiłeś z pogodą? Nic. Dawaj boczny wiatr. Wiem, czy ja mogę pogodę zmieniać, bo wszystko jest na real. A, to chyba nie możesz. Musiałbyś custom dać. Jakiś kolejny VFR robimy, czy IFR? Co, ja tutaj zrobię jeszcze do lądowania. Aha, dobra. I wyłączę chyba streama. I wtedy możemy sobie polecieć. Chyba, że masz ochotę w Sea of Thieves też popływać. A, mogę też mieć ochotę w Sea of Thieves. No, we dwóch nam dobrze idzie, tylko chyba ty musisz za sterem stawić. A instalowałeś tego Fallouta, czy nie? Nie, nie pobrałem go koniec końców. Ej, jakiś wiatr boczny jest, czy co jest? No to tak miota trochę, nie? No, strasznie.
9 węzłów wiatr pokazuje. Tu nad wyspą. Jak daleko odlatujesz? No, teraz chcę spróbować idealnie to zrobić. Jakiś samolot się tam pojawił. Wiem, czy ja dobrze lecę nawet? To nisko chyba. Ale nie widzę pasa. Droga, na drogę leć bardziej. A to tutaj zawija sobą, tak? Tak, tak, no. Jakby od lewej strony drogi musiałbyś nadlecieć. Teraz lecę idealnie 60 węzłów. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Się nie da inaczej. Ale zajebałem. Nie da się tutaj zwolnić. Po tej górce jak tylko zaniżasz i jak... Driftem musisz. No ja tu już wyhamowałem, nie? Ale słuchaj, jak podchodzisz do tej górki, to już miałem 100, to już miałem 50, nie? Ale w momencie jak tylko zaniżyłem za tą górką na maksymalnych flapach, to mi znowu poleciało tak szybko. Mi się wydaje, że może tam mechanika albo... Nie powiedziałbym, że lotnisko, bo lotnisko jest zasterowane dobrze wymiarami. Ale może mechanika przyspieszania samolotu podczas zaniżania jest niedokładna. To jest jedno z 10 najniebezpieczniejszych na świecie lotów. Albo ta górka może być za wysoka też. No, jest bardzo wysoka ta górka i takie specyficzne. Dobra, to tym miłym akcentem dziękuję Państwu. Wyłączam streama, bo teraz będą rzeczy takie już niedozwolone, czyli bluzgi, alkohol i narkotyki. Więc to nie może pójść na live'ie. No i do zobaczyska później, nie?